Józef Kowalski, najstarszy Polak, Europejczyk, a także drugi najstarszy mężczyzna na świecie, weteran wojny polsko-bolszewickiej, człowiek legenda. Urodził się 2 lutego 1900 roku we wsi Wicyń na terenie dzisiejszej Ukrainy. W czasie wojny polsko-bolszewickiej służył w 22 Pułku Ułanów u boku Józefa Piłsudskiego. Rozwiązał tą szkołę oficerską i zostałem oficerem. Dla Piłsudskiego bardzo dobrze było. Tak, jestem służył u jego w pułku. W 22 Pułku Ułanów z ruskimi łaciołem. Z ruskimi! Drugą wojnę światową spędził w niemieckim obozie pracy, z którego uciekł razem ze współwięźniami. Pamiętam pani, jak mieli w lagrach byłem i uciekłem z lagru. Ja i pułkownik 6 Dywizji Artylerii 3 Lotniczej. Pułkownik był rodem w Częstochowie. Pamiętam, jak w Częstochowie poszli my, jak my wysiedli z pociągu i w Częstochowie pani poszli do klasztoru. Po zakończeniu II wojny światowej osiadł w Przemysławiu pod Krzeszycami, gdzie prowadził gospodarstwo rolne i hodował konie. Ja koni lubiłem od małego dziecka, bo koni byłem i wojsku koni byłem. I teraz po wojnie, pani, w Przemysławiu po 4 koni miałem, po 8 krów i gospodarkę obrabiał. W 1994 roku, w wieku 94 lat, przeniósł się do Domu Pomocy Społecznej w Tursku, gdzie mieszka do dziś. Mam dobre łóżko, pokój czysty, jest mi bardzo pani, no i co więcej. W 2010 roku prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, Lech Kaczyński, wręczył panu Józefowi Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, natomiast premier Donald Tusk ułańską szablę. W 112 urodziny pan Józef został awansowany do stopnia kapitana Wojska Polskiego przez ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka. Wśród odznaczeń pana Józefa należy wymienić jeszcze m.in. medal Pro Memoria. Jest także honorowym obywatelem miasta Radzymina i Warszawy.